zrobić jeszcze krok do przodu, żeby mieć większą jeszcze wizję, żeby też swoim pokoleniom, czy osobom, które przyjdą po nas, żeby mogły na tym poziomie stanąć i zrobić jeszcze coś więcej. I to jest absolutnie naturalna rzecz, więc dobrze jest w tym wszystkim nauczyć się, zauważać, że to jest Boża kolej, naturalna kolej rzeczy, że rodzice do jakiegoś miejsca dochodzą, ale dzieci bez żadnego problemu to miejsce są w stanie zdobyć albo bardzo szybko na tym miejscu stanąć i zrobić krok więcej. Prawda jest po prostu taka, że do naszego życia przychodzi to, o czym my myślimy. Co dopuszczamy do swojego umysłu, to przychodzi do naszego życia. I możemy z tą teorią dyskutować i uważać to, że to jest nie do końca tak, jak mówi Biblia, ale w Biblii bardzo często o tym będziemy czytać. Chociażby otwórzmy jeszcze jeden werset z Pawła do Kolosa. Z Pawła do Kolosa, 3 rozdział, 2 werset. Ale tak naprawdę w wielu miejscach byśmy to czytali i w różnych odcieniach. 3 rozdział, 2 werset i czytamy: o tym, co w górze myślicie, nie o tym, co na ziemi. I kontekst pewnie tutaj będzie inny, bo to cały fragment trzeba poczytać. Ale jakkolwiek apostoł Paweł zachęca nas, żeby myślenie nasze, żeby zastanawianie się nasze było właściwe i żebyśmy myśleli tak, jak Bóg myśli. Bóg myśli o nas dobrze i ma plany dla naszego życia. Tak naprawdę, co do swojego umysłu dopuścimy, to o czym będziemy myśleć, to o czym będziemy marzyć, to w konsekwencji w naszym życiu zafunkcjonuje. I druga sprawa, jeżeli nie będziemy o czymś marzyć, nie będziemy o czymś myśleć, to prawdopodobnie nic jak, za przeproszeniem, grozu z jasnego nieba na naszego życia żadne błogosławieństwo nie spadnie. Czasami jest tak, że ludzie mówią, doświadczają czegoś, mówią, no nie wyobrażałem sobie, że to może być tak. Tak naprawdę, bo wyrażają tylko w ten sposób. Ja tylko o tym marzyłem, żeby to mogło tak wyglądać. Rzeczywiście dzisiaj się zrealizowało. Bo tak naprawdę przychodzi tylko to, o czym sobie marzymy, czy o czym pragniemy, co jesteśmy sobie w stanie w swojej wizji wyobrazić. I ja kiedyś to mówiłem, ja kiedyś takie zdarzenie też, jak byłem w jednym z ośrodków zdrowia naszych, już teraz nie pamiętam, co tam szukałem, czy jaki tam problem miałem, ale pamiętam taką kobietę, która dochodziła od lekarza i mówi, spotkała drugą, o, dzień dobry pani, a dzień dobry pan. A ja się tak czuję, a pani tam tak smoku, normalnie, pogoda, jakieś zmiana, to od razu mnie tutaj tak rwie. A ta wyszła i mówi, a wie pani, mnie też. I zaczęły sobie rozmawiać i ta mówi, a jak jeszcze, jak coś innego się dzieje, to nie tylko i w tej nodze, ale drugi tak w biodrze mnie, a tam mówi, wie pani, ja już czuję, że mi to też tak. I po prostu zaczęły nakręcać się i przyjmować wszystko, co sobie wymyśliły. I to nie jest żaden problem, to można absolutnie robić. Ale też można w swoim życiu całkowicie inaczej spojrzeć. Amen? Całkowicie inaczej. Żeby patrzeć na lepsze rzeczy, żeby marzyć o lepszych rzeczach. Ostatnio powiedziałem Danusi,
ciekawe, w jakim kierunku to będzie szło. Może będzie krócej, może będzie dłużej. Każdy sobie to wyobraża. I mam nadzieję, że tak właśnie sobie to wyobraziliście. A jak nie, no to trzeba też skonfrontować, czy swoje myślenie z tym oczywiście, co Bóg. Ale jakkolwiek potrzebujemy przez swoją wizję i zmienienie swojego myślenia, niewłaściwego myślenia, otworzyć się na to, co Bóg dla naszego życia ma. Pamiętam takiego człowieka ze świata, który kiedyś spotkał mnie i powiedział coś takiego, ze świata człowiek. Powiedział, jak mu mówiłem o tym, że trzeba mieć dobre nastawienie i Bóg ma od nas dobre myśli, on powiedział, wiesz co, sam to zauważyłem, że do szczęśliwego człowieka to nawet szczęście zapuka. Do dobrze nastawionego człowieka, do szczęśliwego, do otwartego, do człowieka, który ma marzenia, który jest otwarty, to nawet szczęście zapuka. I nikt nie wygra w tego lotka. Ja nie mówię teraz, żeby grać w tego lotka, ale prawda jest po prostu taka, że temu, któremu się nigdy nie udaje, który jest cały czas niemarzący, niemyślący, nie mający otwartego umysłu, przeważnie nic nie spada. Ale ten, który oczekuje, ten, który marzy, i ten, który puka, i ten, który prosi, i ten, który kołacze, temu otwierają. Amen. Tak, tego Bóg błogosławi. Amen. Dobrze. Pomodlimy się, dobrze? Chciałbym, żebyśmy teraz jakiś moment pomodlili się też. I pomodlili się o Kościół, o nas, żebyśmy mieli Boże dzieci. Większe niż mamy do tej pory. Naprawdę. Żebyśmy pomyśleli o swoim budynku. Czy powiedzcie, czy marzyliście o budynku, jak budynek mógłby wyglądać? Ja wielokrotnie marzyłem, już go widzę. Ale te myślenie mi się zmienia. Codziennie mam inne, codziennie jest ładniejszy. Już wiem, jak w środku mógł wyglądać. Wyobraźcie to sobie. Ładne wejście. Na przykład się zastanawiałem, co by było lepiej, jak myślicie, żeby była na przykład na fotokomórkę wejście, czy nie. Chodzi się rozsunąć. Dlaczego nie? Winda w środku czy schody? Może przesadę, ale ja sobie wyobrażam różne rzeczy. Co by tam mogło w środku być? Jak te rzeczy, jak to mogło wyglądać? I sobie marzę. Nie wiem, czy tak się do końca to wszystko zrealizuje, ale ja myślę, naprawdę. I mogę się myśleć, tak jakby Bóg chciał, żeby to wyglądało. Więc chciałbym, pomódlmy się też o budynek, ale też o innych.